Witajcie moi drodzy, z tej strony Wojtek. Kochani, wyszedłem sobie na spacer nieopodal mojego miejsca zamieszkania i nawet prawdę mówiąc nie zdawałem sobie sprawy, jakie piękne tereny mam tutaj wokół. Jak blisko natury mieszkam, jak pięknie wiosna przejawia się tutaj teraz. No, wszedłem sobie, posiedziałem sobie chwilę na słoneczku. I jakoś tak zupełnie spontanicznie, zawsze noszę z sobą tripod, zawsze noszę z sobą mikrofon, a nuż znajdzie mnie inspiracja, żeby nagrać parę słów. I tak jest tym razem. Kochani, ostatnio pisałem parę postów na temat akceptacji chwili obecnej jako klucza. Klucza? W pewnym sensie można to rzec do urzeczywistnienia w tym świecie. Ja nie boję się mówić przyznawać się do tego, że jakkolwiek niepojęte urzeczywistnienie jest moim największym marzeniem w tym życiu. No i całe moje życie jest o tym tak naprawdę, żeby dążyć do duchowej spójności, do przeźroczystości w czynie, słowie, w myślach, w emocjach, żeby to wszystko w końcu stało się kompletne i spójne. I długą drogę trzeba mi było przejść do tego, żeby zobaczyć, jak istotnym w tym wszystkim jest po prostu szczerość, jak istotna jest prawda. Często powtarzałem, że jeżeli próbujemy coś zataić, zatajamy to wyłącznie przed samymi sobą. Tak naprawdę dla rzeczywistości, dla świata, w którym żyjemy, jesteśmy przeźroczyści i czytelni jak księgi. Rodzimy się w tym świecie w pewien sposób zaowalowani w systemy przekonań, zaowalowani w role, zaowalowani w jakieś myśli, zaowalowani w programy, niektórzy to tak nazywają, które każą nam kłamać wprost. Każą nam myśleć o tym, że musimy coś zatajać przed kimś, żeby nie stała się nam krzywda, tak? W ten sposób został skonstruowany w ten świat, ale sądzę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy i oglądamy ten film, powoli zaczynamy... Pozwólcie, że się rozpłaszczę, bo tutaj jest naprawdę ciepło. Idzie prawdziwa wiosna. Zaczynamy docierać do tej prostej prawdy, że prawda w swojej esencji musi być prosta. I to są nauki Chrystusowe. To są nauki Davida Hawkinsa, to są nauki tych wszystkich mistrzów, którzy w moim własnym doświadczeniu pojawiali się po kolei po to, żeby doświadczenie Wojtka mogło w końcu dojść do wniosku i zdecydować się na pełną spójność, pełną prawdziwość, pełną akceptację, pełną chęć i zgodę na to, żeby po prostu stawać się przeźroczystym. I nawet jeżeli popełniam tak zwane błędy, czyli nawet jeżeli z lęku zatajam jakiś fakt, coś we mnie nie potrafi, po prostu nie potrafi i już nie przyznać się do tego, że coś zataiło i przeprosić bez względu na konsekwencje. Myślę sobie, że chodzi tutaj o to, co Jeszua w tych swoich co Jeszua zawarł w czterech kluczach do Królestwa. Pierwszym kluczem jest intencja, drugim kluczem jest pragnienie, albo pierwszym pragnienie, drugim intencja. Trzecim kluczem, który jest najtrudniejszy w tym świecie, jest przyzwolenie na to, żeby rzeczywistość po prostu działa się tak, jak się dzieje. A czwartym kluczem jest powierzenie. Powierzenie swojego życia, zawierzenie sile wyższej, która, jak się później okazuje, nie jest niczym innym jak nami samymi. Stąd Jeszua powtarzał, ja i Ojciec jedno jesteśmy. To, czego poszukujemy, to tak naprawdę my sami. Nie możemy być oddzieleni od tego, czego poszukujemy i to jest pierwszy paradygmat zagmatwania tego świata. Nauczono nas szukać. W pierwszym etapie nauczono nas, że potrzebujemy czegokolwiek, żeby przeżyć. No i wrąbano nas w te wszystkie role, w pracę, w zarabianie pieniędzy, w systemy szkolnictwa, w wypaczoną moralność, w systemy wartości, które, jak się okazuje, stworzyły wynikowo świat. Świat cierpienia i to jest ogromny potencjał, ponieważ ten świat cierpienia wyzwolił w nas pragnienie oraz wyzwolił nas taką
takie wewnętrzne poczucie, że istnieje coś jeszcze. I spotykamy się tutaj teraz, na tym kanale, spotykamy się w tym filmie, w momencie, kiedy nie możemy dłużej się oszukiwać, że jest inaczej, tak? Ten świat, który został wytworzony przez paradygmat kłamstwa, po prostu dogorywa, po prostu umiera. Wiecie, nie będę tutaj rozwodził się na jakieś wielkie duchowe prawdy. To, co zaczyna Wojtek rozumieć i potrzebował do tego kilkudziesięciu lat, potrzebował do tego naprawdę trudnej historii życia, żeby zrozumieć, że akceptacja sama w sobie, akceptacja chwili obecnej i wszystkiego, co przychodzi dokładnie tak, jak przychodzi w chwili obecnej, naprawdę, naprawdę jest kluczem. Parafrazą akceptacji jest przyzwolenie, czyli najtrudniejszy klucz wedle Jeszuły, który dzisiaj trzeba nam zastosować do tego, ażeby to urzeczywistnienie, jakiego pragniemy, a każdy z nas pragnie innego urzeczywistnienia i to jest święte, mogło mieć miejsce. Kochani, ta rzeczywistość, Bogu dziękuję za mistyków, naukowców tych czasów, którzy w sposób naukowy, nazwijmy to, w sposób, który można udowodnić, który można napisać, rozpisać we wzorach, którzy dokumentują pewne specyficzne cuda, cuda samouzdrowienia, cuda, ostatnio śmiałem się z moją partnerką, wyrastających trzecich zestawów zębów, cuda tego, że ślepym przewracany jest wzrok i tak dalej, to po prostu ma miejsce. Rzeczywistość tworzona jest wedle naszej wiary. W pewnym sensie następuje teraz takie konkretne wycofanie się z naszych wierzeń dotychczasowych. Często wspominam o tym, ostatnio wspomniałem w filmie Życie równoległe, że nie ma sensu dłużej roztrząsać naszej przeszłości. Kochani, doświadczenie Wojtka mówi z całą pewnością, że niezależnie od tego, co działo się w naszej przeszłości, i tak zostanie to przywołane w naszej teraźniejszości. Ponieważ to, co nauczono nas nazywać przeszłością, nie jest niczym innym, jak informacją zawartą w naszej indywidualnej matrycy życia. Nazwij to torusem, nazwij to duszą, nazwij to jak chcesz. Twoja baśń jest święta. Nie mam prawa, i będę to powtarzał, nie mam prawa ingerować w wasze wewnętrzne wszechświaty. Nie mam prawa imputować wam jakiejkolwiek prawdy, ponieważ jak głęboko wierzę, prawda, jak to mawiał mój świętej pamięci ojciec, jest jak dupa i każdy ma swoją, i każdy ma prawo, i każdy ma wręcz w tym świecie w pewnym sensie obowiązek budować swoją własną baśń. Jednym z błędów powielanych w tak zwanym mainstreamowym duchowym rozwoju była próba ociosywania się do prawd mistrzów. Natomiast mistrzowie sami w sobie, ci prawdziwi mistrzowie, którzy urzeczywistnili swoje doświadczenie, mam na myśli właśnie Jeszuę, Buddę, Davida Hawkinsa, Krishnę, jak on się nazywał? Krishnamurti? Nie Krishnamurti. Nieważne, wiecie o kogo chodzi. Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, to są ci goście, których przekazy mi są znane. Oni wszyscy mówili o tym, że każdy z nas podąża swoją piękną, indywidualną drogą. Ja dziś widzę przeogromny potencjał dla planety Ziemi, przeogromny potencjał, w których prawdy ludzkie będą urzeczywistniać się masowo. To, co chcę wam powiedzieć, moi drodzy, prawda, urzeczywistniona prawda w tym świecie jest spójnością. Po prostu i już. Jest spójnością w wyrazie, czyli w tym, w jaki sposób mówimy i wyrażamy siebie jako istotę ludzką. Jest prawdą w kompletności wierzeń, w których jest miejsce na coś takiego jak Bóg, jakkolwiek go nie pojmujesz. Jest miejsce na coś takiego jak miłość, jak przyzwolenie. Jest miejsce na współczucie i na wszystkie te cnoty scalające nas jako istoty ludzkie. I dla mnie dziś, kiedy żyję sobie codzienność, wybór jest prosty. Wybór jest bardzo zero-jedynkowy, jako że nasza rzeczywistość w swojej esencji po prostu jest binarna, jest dualna. Zero albo jeden, tak albo nie. To jest jedyny wybór, jaki mamy w tym momencie na Ziemi. Jeżeli podzielilibyśmy sobie nasze życie na nanosekundy, to jest po prostu suma, zbiór wyborów pomiędzy tak albo nie. A więc możemy wybrać jedynie miłość bądź opór. Dla miłości nie ma przeciwieństwa.
I to jest doświadczenie Wojtka, mimo że przez lata próbował on znaleźć przeciwieństwo, dualne przeciwieństwo tego, czym jest miłość. Na początku był to lęk, potem, kiedy dla lęku została napisana w doświadczeniu Wojtka funkcja, piękna, cudowna funkcja oparta na kwantowej fizyce i na wizji świata modelu centrojestestwa. Zrozumiałem, że lęk tak naprawdę powstał w miłości i działa na usługach miłości po to, żeby przebudzić prawdy ludzkie do urzeczywistnienia. Później pomyślałem sobie, że przeciwieństwem miłości musi być opór, ale później jeszcze zdałem sobie sprawę, że miłość w swej całej kompletności, jako że jest wszystkim, miłością mógłbym nazwać fluktuację jednolitego pola, miłością można nazwać esencją tego istnienia, w różnych naukach źródło, wiele imion miało i wiele imion będzie mieć w prawdach ludzkich teraz, w tym szczególnym czasie przejścia czy przebudzenia do Chrystusowa, jak ja to przewrotnie nazywam. Więc mamy wybór pomiędzy tak bądź nie, pomiędzy zgodą i niezgodą. No i tak sobie myślę, że to, jeżeli wybieramy opór, tak naprawdę wybieramy wyłącznie spowolnienie przepływu esencji w nas i to wszystko. Natomiast sam fakt, że idziemy już drogą do urzeczywistnienia, jest niezaprzeczalny. Głęboko dziękuję Wam wszystkim, kochani, za to, że jesteście. Głęboko dziękuję Wam za to, że odważacie się podążać ku własnym prawdom i odważnie przecieracie szlaki swoich własnych dziedzin. Jest dla mnie niezwykłym zaszczytem mówić w imieniu osób, które zostały skrzywdzone przez ten świat. Prawd ludzkich jest naprawdę mnogość. Niektórzy ludzie odkrywają ten świat poprzez czucie. Niektórzy ludzie najpierw, podobnie jak ja, potrzebują przedrzeć się przez meandry intelektu, żeby zrozumieć prostą prawdę, że to, czego szukałem, to, czego szukałem w swoim życiu, tak naprawdę jest mną. Opisałem ostatnio w poście doświadczenie, które było jednym z wielu tak naprawdę doświadczeń mojego życia. Mianowicie, idąc chodnikiem, takie rzeczy, co ciekawe, zdarzają się w najmniej spodziewanych momentach, tak? Ale idąc chodnikiem, nagle zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę dla mnie poszukiwania się zakończyły. Intelekt, ten, który potrzebował zrozumieć świat, stworzył dla siebie samego, dla Wojtka, model rzeczywistości, który jest absolutnie spójny, który jest tak odważny, tak kreatywny, innowacyjny, w którym zawarte jest tyle kontekstów przeróżnych dziedzin tego świata. I ostatecznie ten model został powierzony czemuś, co nazwałem Bogiem, a co jest parafrazą mojej niewiedzy, czegoś, czego nie wiem. Kiedy zrozumiałem, że wszystkie systemy duchowe zostały sprawdzone przeze mnie, te, które mnie interesowały, że naprawdę złożyłem na ołtarzu rzeczywistości całe swoje życie, po to, żeby dociec, w jaki sposób funkcjonuje ten świat, jak on działa, czym jestem, czym jest Bóg, nagle zrozumiałem, że naprawdę moje poszukiwania dobiegły końca i że w pewnym sensie wajcha mojego doświadczenia została przełożona. Nie pozostaje mi już nic innego, jak po prostu akceptować, jak odpuszczać cały ten zamęt, który został wytworzony w kilkunastoletniej historii psychozy, w kilkunastoletniej historii budowania modelu, szkieletu nowej rzeczywistości za pomocą intelektu, przeżycia. Myślę, że jest to całkiem trafne określenie nieskończonego lęku, ponieważ w tym doświadczeniu również rozpoznałem logiczne pętle, bramki logiczne, zwrotne, zapisane w energii mojego ciała i kiedy je rozpoznawałem, doszedłem do wniosku, że napisałem je sam dla siebie, tak, że sam siebie tutaj przysłałem po to, żeby rozpoznać od zera i napisać nową historię na temat stworzenia. Brzmi to buńczucznie, brzmi to odważnie, natomiast to jest moje doświadczenie i nim się z Wami dzielę. Kochani, kiedy zaczynamy akceptować rzeczywistość taką, jaką jest, kiedy zaczynamy akceptować, że przeszłość naprawdę nie ma żadnego już znaczenia, i że to, co nazywamy przeszłością, naprawdę zostanie dla nas przyniesione jako teraźniejszość w formach, w sytuacjach, w ludziach. Kiedy będziemy przeżywać te wszystkie wzorce energetyczne w kółko te same, jakie przeżywaliśmy w swojej przeszłości,
Ale tym razem znowu w nowych kontekstach, z nowymi ludźmi, w nowych sytuacjach, ale to jest cały czas ten sam wzorzec. Cały czas wzorzec trójkąta dramatycznego, w którym tylko zmieniamy rolę. Rozjemcy, oprawcy i kata, w którym cały czas wyrażamy jakiś pogląd, któremu nagle nieświadomie zaprzeczamy, a później bronimy go, albo bronimy siebie przed tym, że wyraziliśmy pewne zaprzeczenie. Bardzo często, i uwierzcie mi w to, na sesjach indywidualnych pojawiają się ludzie, którzy w ciągu 5-10 minut ujawniają 5-7 konfliktów wewnętrznych, które grają w nich i nie są ich świadomi. Z jakiegoś powodu Wojtek uzyskał łatwość czytania tych konfliktów, jako że sam był pełen tych konfliktów, przez co może opowiadać o tym, co widzi, i wspomagać swoich bliźnich w procesie rozpoznawania tych konfliktów i uwalniania ich. Kochani, kiedy akceptujemy chwilę obecną taka, jaka jest, to jest tak, jakbyśmy przyjmowali dar życia. Następuje na ziemi pewne piękne, cudowne, idzie wiosna w ogóle, to jest chyba pierwsza wiosna taka w moim życiu, kiedy naprawdę czuję, że dla mnie idzie wiosna. Kiedy akceptujemy chwilę obecną taka, jaka jest, po prostu przyjmujemy życie ze swoim pełnym spektrum cudów. Pełnym spektrum cudów. Doświadczam realizacji konkretnych, jak bumerang wracających wzorców. U mnie najsilniejszym był wzorzec zdrady. Bardzo trudno było mi go przejść, bardzo trudno było mi go przeżyć. Przeżywałem go w niezliczonych ilościach trójkątów, o których nie byłem świadomy. W mojej historii często wobec mnie partnerzy, bliscy byli nieszczerzy, natomiast to, co dotarło do mnie ostatnio, podczas gdy uwalniałem ten wzorzec już na stałe z moją aktualną partnerką, ja zdałem sobie sprawę, i to jest bardzo ważne, co wam powiem, to była moja projekcja, która była urzeczywistniana przez rzeczywistość wyłącznie po to, żebym mógł zmienić do niej podejście. Ponieważ jak się okazało, to ja, Wojtek, ciągle żyłem w trójkącie. Żyłem w trójkącie z substancjami psychoaktywnymi. I tak naprawdę zdradzałem samego siebie z substancjami psychoaktywnymi. I kiedy dotarła do mnie ta prosta jak drut prawda, to było jak objawienie. Kochani, akceptacja wiąże się z gotowością wzięcia całkowitej odpowiedzialności za siebie. Pamiętajcie, że coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa w ogóle nie istnieje. Odpowiedzialność zbiorowa i to, czego nauczono nas doświadczać w tak zwanym, bardzo, bardzo mocno to wyszło podczas tak zwanej pandemii, tak, kiedy słyszeliśmy na ulicy, dlaczego pan nie nosi maseczki, jeżeli pan nie dba o siebie, to niech pan chociaż zadba o mnie. Farmazon, definicja odpowiedzialności to jest odpowiedzialność wyłącznie za siebie, swoje decyzje, swoje postrzeżenia i zmianę wewnętrzną. Nie nastąpi na ziemi zmiana kolektywna inaczej, jak poprzez transformację wewnętrzną ludzi gotowych do transformacji, jak poprzez wzięcie odpowiedzialności za siebie i dostrzeżenie prostego faktu, że rzeczywistość w żadnym wypadku nie odbija nam niczego, a dosłownie projektuje nam nasze wnętrza. Dosłownie dostajemy to, czym jesteśmy, i dostajemy to jako dar życia, wyłącznie po to, żebyśmy mieli szansę przestroić nasze postrzeżenia naprawdę. Przestroić nasze postrzeżenia na to, żeby móc zlać się z tą rzeczywistością, która pragnie wyłącznie naszego szczęścia. W ostatnim poście napisałem: słuchaj, życie zostało stworzone dla ciebie i właśnie po ciebie wraca. I to jest ten czas. To jest ten czas, kochani. Zawierzcie temu. Często powtarzam, że jeżeli nie miałoby się tutaj stać coś ekstra, to w ogóle by nas tutaj nie było. Akceptacja wiąże się również z odpuszczaniem. Akceptacja wiąże się z uznaniem, że jeżeli mamy ochotę odpowiedzieć komuś coś od razu,
zawierzcie mi, bo to również jest doświadczenie Wojtka, zawierzcie mi, nie musicie mi zawierzać. Po prostu dzielę się swoim doświadczeniem, że to był jeden z pierwszych wniosków, kiedy byłem w ostatnim już ośrodku terapii uzależnień, tak? Kiedy w terapii grupowej siadało w kręgu tam 30 czy 35 narkomanów i po prostu udzielali sobie informacji zwrotnej. Pierwszym ważnym elementem, jaki do mnie dotarł, było to, że w momencie, kiedy ktoś mi udziela informacji zwrotnej na temat mnie samego, a coś we mnie czuje niezgodę i bunt i ma ochotę przekrzyczeć tę osobę, to jest to właśnie, to jest ta informacja, która dotyczy mnie najbardziej. Więc pierwszą rzeczą, jakiej się nauczyłem w tej terapii, która później okazała się niewiarygodnie pomocna, jako że no ja byłem uzbrojony w mur ego o grubości, kurwa, której nie jestem w stanie nawet określić, tak? To było pierwsze wyjęcie cegiełki z tego muru, świadome uznanie, że to, co mnie boli i to, co mnie dotyka w innych, stanowi największą prawdę o mnie samym. Jeżeli rzeczywistość, życie przysyła do mnie rzeczy, ludzi, doświadczenia, sytuacje, które bolą mnie w jakiś sposób, to te rzeczy, sytuacje, ludzie i zdarzenia są dla mnie i są wyłącznie po to, żebym mógł dostrzec w sobie, że to ja jako świadomość wyprojektowałem te doświadczenia wyłącznie po to, żeby móc uznać, że ich rdzeń znajduje się w moim centrum. Jezus mawiał piękną rzecz i od tego zaczynał swoje nauki w drodze mistrzostwa. Jest w nas część, która projektuje to doświadczenie. To jest tak, jakbyśmy byli podzieleni na dwa. Jedna część wie wszystko o nas. Jedna część jest zakotwiczona w tak zwanym królestwie. Jedna część jest kompletna. Jedna część uznaje siebie w całości. Jedna część... Cały czas chodzą mi tutaj jakieś ptaki. Mam wrażenie, że ktoś tutaj po prostu chodzi oprócz tych ptaków, no ale to już nieważne. Jedna część prosi dosłownie tą drugą część i naucza ją tylko po to, żeby rykoszetem, zupełnym rykoszetem stworzyć nową tożsamość, która uświadomi się w sobie. W ten sposób rzeczywistość, czyli w ten sposób to, co możemy nazwać Królestwem Niebieskim bądź Bogiem, tworzy sobie kolegów do zabawy. Rozumiecie? Więc jesteśmy spuszczani niejako jako... Jesteśmy tutaj spuszczani w ten świat, nazwijmy to formy, w świat ziemski. To jest oczywiście moja prawda. Niejako jako takie kapsuły, cały czas zaczepione na nici, sterowane gdzieś tam, nazwijmy to góry. I te kapsuły obudowane są w specyficzne energetyczne warstwy tylko po to, żeby mogły być szlifowane przez wodę. I efektem ubocznym właśnie jest to, że poprzez przeżywanie lęku i doświadczenie konkretnych sytuacji życiowych mogły wytworzyć się tożsamości, które się urzeczywistnią. I dzięki temu to coś, co spuszcza nas tutaj w ten świat dualny, stworzy sobie urzeczywistnioną wersję siebie, różną od siebie. I to jest łaska. Ja lubię to nazywać w ten sposób, bo Bóg rodzi sobie kolegów do zabawy w Hyde Parku Wieczności. Tak więc, kochani, zachęcam Was ogromnie do uważności. Zachęcam Was ogromnie do tworzenia sobie przestrzeni pomiędzy sytuacją, jaka zadziewa się w Waszym życiu, czyli na przykład, kiedy wchodzicie z kimś w interakcję i ten ktoś próbuje wmówić Wam, projektuje na Was pewne wzorce, swoje oczywiście, natomiast nic nigdy nie zachodzi w korelacji, jakby to powiedzieć, wszystko zachodzi w korelacji wibracyjnego podobieństwa. Więc jeżeli ktoś projektuje na Ciebie coś, bądź pewien, że nie próbowałby projektować na Ciebie czegoś, jeżeli w Tobie nie byłoby sygnatury wibracyjnej, która by to coś przyjęła i nie zarezonowała z tym. Więc Twoją częścią odpowiedzialności jest. I tutaj wchodzimy w paradygmat właśnie wzrostu i zmiany postrzeżeń. Zamiast projektować
odbijać piłeczkę i mówić a ty, a ty, a ty do tej osoby, zatrzymać się, i zobaczyć, co we mnie jest takiego, że uczestniczę w tej sytuacji. Najbezpieczniejszym wedle Wojtka i wedle doświadczenia Wojtka, nawet jeżeli nie mam pojęcia, z czym wiąże się dana sytuacja, jest po prostu uznanie, że ta sytuacja jest dla mnie. Powierzenie tej sytuacji sile wyższej, którą mam w swoim sercu, wykreowaną i zantropomorfizowaną, upersonifikowaną jako Ojca, jako nieskończoność podniesiona do nieskończoności, jako coś, o czym nie mam pojęcia, jako coś wszechpotężnego, jako teraźniejszość, jako esencja, Bóg, jako ja sam, który siebie tutaj przysłałem. I kiedy zawierzam tę sytuację i powtarzam wewnątrz swojego umysłu, odpuszczam tę myśl, odpuszczam jakąkolwiek reakcję, potrafię spojrzeć na tą osobę i pomyśleć sobie, ojej, faktycznie, przecież to ja, który przychodzę do siebie tylko po to, żeby dać sobie szansę na zmianę postrzeżeń. Jednocześnie patrzę na tą drugą osobę i widzę po prostu w niej również siebie. Widzę w niej Chrystusa, który dąży do urzeczywistnienia. I to ułatwia sprawę, jak Boga kocham. To ułatwia sprawę, ponieważ nagle zamiast oporu i nagle zamiast wojny, walki, zdrady i całego tego trójkąta dramatycznego stwarza się miejsce na prawdziwą miłość, na akceptację. Umiejętność zaakceptowania, że tak naprawdę w swej esencji nie mamy pojęcia, czym jest ten świat, jest wprawdzie głębokim poziomem duchowego poddania. Zdanie sobie sprawy, że niezależnie od tego, co wymyślimy o tym świecie, niezależnie od naszej wewnętrznej prawdy, niezależnie od tego, w jaki sposób patrzymy i interpretujemy świat, jest to interpretacja naiwna. Już jest kwantowym skokiem naszej świadomości. Świadomość tak naprawdę w tym świecie uświadamia się w sobie. My rodzimy się świadomością, która próbuje rozwikłać zagadkę istnienia od podstaw. Natomiast kiedy świadomość zdaje sobie sprawę, czym jest, i zdaje sobie sprawę, że jest tutaj po to, ażeby stać się świadoma, wtedy wchodzimy w paradygmat zupełnie nowych funkcji, zupełnie nowych możliwości, które zaczynają roztaczać się przed nami jak paleta kompletnie innych narzędzi. Często powtarzam, że 97 już teraz, a może nawet więcej procent tak zwanego rozwoju duchowego jest do wymazania, jest do spuszczenia w toalecie, tak? A jako, że cała ta duchowość, ja również w tym uczestniczyłem. Ja nie mówię tego, bo mi się tak wydaje. Ja mówię to, ponieważ sam przeszedłem te wszystkie systemy i próbowałem naprawiać się w nieskończoność, co ostatecznie doprowadzało wyłącznie do mojego jeszcze większego cierpienia. Cała ta duchowość wysyła ludzi w gabinet luster, ale prawda musi być prosta. I prostotą prawdy jest akceptacja chwili obecnej, ponieważ zawiesz, nie ma nic innego jak chwila obecna. Teraźniejszość jest Bogiem. Teraźniejszość jest jaźnią. Teraźniejszość jest życiem. Zachęcam was również do zmiany. Zachęcam was do rozwinięcia spojrzenia na świat w ten sposób, żeby przestać patrzeć na to jako na coś przyczynowo-skutkowego. Wyobraźcie sobie stały ekran, nazwij to jednolitym polem kwantowym w modelu Haramaina, który podzielony jest na ten kwiat życia, na te biciki, na woksele, trójwymiarowe piksele rzeczywistości. I wyobraź sobie rzeczywistość jako stale morfującą tkankę poza czasem. To wszystko dzieje się w chwili obecnej i po prostu to, co to tworzy, wie, w którym miejscu postawić kolejny atom tak, żeby wykrzesać najpiękniejszy i najlepszy na ten moment potencjał. Z jakiegoś powodu świat ziemski został stworzony w taki właśnie sposób, a nie inny.
I ja nie potrafię dzisiaj spojrzeć na to inaczej, niż w taki sposób, że jest to po prostu doskonałe i dąży ku czemuś wielkiemu, ku pięknemu, wielkiemu, wzniosłemu celowi. A jaki to jest cel? Tego nie wiem. I to jest łaska. Natomiast widzicie, mam marzenia. W moim sercu jest wizja, dlatego nie wiem. A idąc za Joe Dispenzą, kiedy posiadamy w sercu wizję, kiedy posiadamy w sercu pragnienie, które nie jest związane z dążeniem krok po kroku do urzeczywistnienia tego pragnienia wedle naszego chciejstwa, a po prostu ono jest. Wtedy rzeczywistość krok po kroku przynosi nam wszystko, wszystko, ażeby te pragnienia i marzenia zostały zrealizowane. Pytanie, czy to, co przynosi nam rzeczywistość, to jest to, co chce nasze chciejstwo? Czy to jest to, co rzeczywiście nam jest potrzebne, żeby urzeczywistnić nasze marzenie i pragnienie? I często to, co przynosi nam rzeczywistość, nie jest spójne z naszym chciejstwem. Dlatego mamy tendencję do wchodzenia w opór, ponieważ wydaje nam się, że powinno być inaczej, a jest inaczej. Zachęcam Was do praktyki niewiedzy i do uznania, że jeżeli coś przychodzi dokładnie tak, jak przychodzi, jeżeli my zaczynamy czuć opór, jest to dar i łaska. Wyłącznie po to, żebyśmy w tym danym momencie zatrzymali się na chwilę i zobaczyli, co ta sytuacja mówi o mnie. Najpiękniejszym narzędziem dla mnie na ten moment jest po prostu akceptacja. Siadam w oddechu i mówię, Ojcze, odpuszczam. Po prostu odpuszczam. Po prostu widzę, że ta sytuacja sprawia w moim układzie nerwowym opór. Po prostu widzę, że to nie jest dla mnie korzystne. Po prostu widzę, jak sam siebie męczę. I odpuszczenie, prawdziwe odpuszczenie, modlitwa, połączenie się w oddechu z tym, co przychodzi, z teraźniejszością, sprawia, że staje się spokojniejszy, bez kitu. Im bardziej staję się spokojny, tym bardziej mam świadomość, że marzenie, którego pragnę, zbliża się do mnie wielkimi krokami. I czasami mnie to, powiem Wam szczerze, przytłacza, tak? Bo czasami jestem stawiany już do tak głębokich wzorców, tak głęboko zakorzenionych, że moje ciało ma ochotę po prostu uciekać, kulić się w kulkę. To są już wzorce zaczerpnięte z bardzo głębokiego dzieciństwa, a właściwie czasem mam wrażenie, że przepływają przeze mnie wzorce, które nie są moje, ale które, jako że decyduję się iść jakby niejako w pierwszym szeregu i mówić o tym wszystkim otwarcie, po prostu jestem stawiany w związku również ze swoją historią, którą przeżyłem i tym umysłem, który poszerzył się przeogromnie pod wpływem substancji psychoaktywnych, jestem wstawiany, ponieważ jestem gotowy, żeby w pewnym sensie pomagać Matce Ziemi przepuszczać energię kolektywną. I to jest piękne, to jest łaska, to jest dar. I przyjmuję go z wdzięcznością, ponieważ gdybym w tym momencie zaczął oporować, to wchodzę w tę samą ciemną dupę, w jaką wchodziłem zwykle, kiedy uczyłem się tego, jak nie oporować. Tak więc no, moi drodzy, podsumowanie i przesłanie tego filmu jest takie. Wszystko jest doskonale. Wszystko jest dobrze. Nigdy nie mogło nie być dobrze. Wszystko musi być dobrze, bo inaczej nic nie miałoby sensu. Dla doskonałości istnienia, dla esencji nie jest ważne, czy ty będziesz cierpiał. Przepraszam, jest bardzo ważne, czy ty będziesz cierpiał, czy ty będziesz po prostu oświeconym mistrzem, czy będziesz się urzeczywistniał. W rzeczywistości zależy na twoim szczęściu i urzeczywistnieniu, natomiast w swojej nieskończonej potędze ta teraźniejszość, która wytworzyła ciebie tutaj, Bóg, źródło, nazwij to jak chcesz, ono zdawało sobie sprawę, że cokolwiek powstaje wewnątrz niego, niechybnie do niego powróci. Więc największym wyrazem miłości Stwórcy jest to, że na wszystko się zgadza, więc zgadza się na twój opór, więc zgadza się, kiedy wybierasz gwałcić innych, więc zgadza się,
kiedy stawiasz barykady, zgadza się dosłownie na wszystko. Ponieważ wie również, że twoja niezgoda jest twoją świętą zgodą, że w końcu przyjdzie moment, w którym złamiesz się sam przed sobą i uznasz, że błądzisz. I to jest moment twojego objawienia. Mam prośbę, nie porównuj się do innych. Absolutnie. Pamiętaj, że jesteś indywiduum. Jesteś odciskiem palca Boga. A Bóg ma nieskończoną ilość palców. Bóg nigdy nie tworzy kopii. Bóg pragnie, żebyśmy zakwitnęli jak kwietna łąka Matki Ziemi i nauczyli się współpracować. I tak samo jak ludzie urzeczywistniali się w tym świecie wcześniej jako jednostki, tak samo wedle prawdy Wojtka. To, do czego dąży dzisiaj ta rzeczywistość, to urzeczywistnienie oktawy wyżej, a więc całej planety. Więc tak samo jak komórki naszego ciała musiały nauczyć się współpracować, żeby stworzyć pojazd kosmiczny człowiek, tak samo ludzie nauczą się współpracować, żeby stworzyć pojazd kosmiczny Ziemia. I w to wierzę. I taką prawdę przekazuję, i taką prawdą się dzielę. Jeżeli jest to dla was pomocne, to jest dla mnie prawdziwy zaszczyt, kochani. Naprawdę. To tak. Ogłoszenia parafialne na sam koniec. 10 bądź 17 maja będzie kolejny webinar z cyklu Świadomość Złotej Ery. Webinar oparty na dobrowolnych darowiznach. Jutro są warsztaty Praktyka Cudów, Centro Jestestwo, Nowa Wizja Człowieczeństwa, na które serdecznie was zapraszam. Jeszcze jest możliwość zapisu. One kosztują 137 zł i są na Zoomie. Limit będzie, znaczy dostęp będzie później, będzie warsztat nagrywany i dostęp nielimitowany. Planuję również spotkania Moc Modlitwy w Krakowie i we Wrocławiu, ale to pewnie w najbliższym czasie, jakoś maj-czerwiec. Jeżeli chcielibyście wspomóc Centro Jestestwo, to w ogóle pierwszy raz o tym mówię, jakoś tak mi przyszło do głowy. Jeżeli chcielibyście wspomóc Centro Jestestwo typowo finansowo, to pod spodem załączam numer konta i PayPal. Jestem bardzo wdzięczny za każdy datek. Też zbieram na parę rzeczy, zbieram na handpana, więc no, może wam będę jeszcze grał tutaj na UFO. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Życzę wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia kolejnym razem na kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaczki.